Jakby też w tym odcinku musimy poruszyć Twoją odpowiedź, bo pamiętasz, że nagrywałem odcinek, jeszcze wcześniej rozmawialiśmy, bo to ja sobie wymyśliłem, że skoro Ty jesteś zawodnikiem, ale też trenerem frików, można powiedzieć, a Naruszka jest teraz trenerem no, najsłynniejszego i najstarszego chyba frika, czyli Pawła Jóźwiaka. To Paweł jest frikiem? To dlaczego nie dwóch trenerów, zawodników? No właśnie, a dlaczego nie od 21 z Naruszką? Dzisiaj ja jestem wiem. Ale nie da się, bo on wie, że... Co się nie da? Jakby ktoś chciał, to by się dało. Słuchaj, to jest gala, jak ktoś mnie pytał, czy ja bym chciał wystąpić na jakiejś innej gali. Ja mówię, nie, ja chcę tam w Opole. To jest jedna z najbardziej konkretnych gal w Polsce, najbardziej brutalna dla gości z naprawdę jajami, a nie pajaców na gumce, którzy przychodzą i chcą popajacować sobie i powiedzieć, kurwa, ten frajer, żeby dostać walkę. Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na Gołe Pięści Ekstra. Moim gościem dzisiaj jest Robert Maruszak. Spotkaliśmy się na Śląsku i udało się Cię zaprosić tak jakby mobilnie, szybciutko, ładnie, pięknie, dlatego że jesteśmy świeżo po gali MMA, tak? 4, gdzie walczył Twój podopieczny. Mateusz Mureński. Mateusz Mureński. Zgadza się. Opowiedz, jak ta walka, jak z Twojej strony, od Twojej strony trenera i w ogóle, bo walczył jakby nie z frikiem, tylko rzeczywiście z zawodnikiem, który ma 70... Około 70 walk, bardzo doświadczonym zawodnikiem. I patrząc, rozkładając te nasze przygotowania na części pierwsze, to my z Michałem Wlazłem jeszcze nie mieliśmy ani razu wystarczającego okresu przygotowawczego, żeby go przygotować. My zawsze się o walkach dowiadujemy. Jak wcześniej się dowiemy o walkach, to Mateusz niestety nie daje nam tego okresu przygotowawczego zrealizować w pełni. Albo tak jak z Wasko, dowiedzieliśmy się 2 tygodnie wcześniej, tak na ostatni moment, więc no ciężko, żeby przygotować amatora, tak, frika, który ma jakieś tam kilka walk, no ale patrząc na to, jaki doświadczony jest Wasko, no, żeby go przygotować na Wasko i motorycznie, wydolnościowo i w każdym innym aspekcie, no jest to tak ciężkie, że to prawie niemożliwe. I tak mi się podobało, że po pierwszą rundę przewalczył jak trzeba, później zabrakło tlenu i walczył sam ze sobą, chciał pokazać charakter, no niestety. Jak będziemy mieć większy okres przygotowawczy, będziemy mogli coś z tego. A powiedz mi, to był dobry pomysł, żeby to była tylko formuła bokserska? No pewnie. Nie myślisz, że nie lepiej byłoby? Nie, jeśli chodzi o MMA, tam jest duży przekrój wszystkich możliwych technik, więc ja tam nie widziałbym żadnej szansy. Wiesz, ja patrzę na to inaczej, bo ja Ci powiem, że ja strasznie Mateuszowi brałem i kibicowałem z powodu tego, że po tym, co Wasu pokazał na ostatniej gali w Otore, czy tak naprawdę przyjechał po wypłatę i jeszcze miał z tym problemy przeogromne. I tak widzę, że on przyjeżdża sobie tu, tam, gdzieś i to wszystko jest takie... No ja go strasznie nie lubię, no jakby osobiście już jestem uprzedzony do niego, ale popatrz na to z drugiej strony, że koleś z takim doświadczeniem i tak dalej wychodzi do frika w boksie, tak naprawdę jak dla mnie to on nie pokazał nic, normalnie pełne 3 rundy przewalczone w pełnym dystansie, Mateuszowi brakowało tylko tlenu, ale Waso pokazał coś takiego, no jeszcze taki zawodowiec. Nie pokazał nic ciekawego, żeśmy mieli jakiś tam... Liczyłem trochę na to, że go zlekceważy, że biorąc pod uwagę jego doświadczenie i tego, że Mateusz nie jest zawodowcem, że podejdzie tak samo jak do walki na motorze, tak? Z Wrzoskiem. Tak, z Wrzoskiem i wyjedziemy tam z tym z pucharem, no ale no, niestety jakoś podszedł do tego zupełnie inaczej. Starał się, próbował jakoś go znokautować, próbował go prowokować, żeśmy też na to byli nastawieni, no ale no, niestety no, druga runda zaczęła się. Prowadził problemy ze szczęką, wypadaniem tej szczęki, ograniczałem jakieś możliwość oddychania, no i później tylko walka sam ze sobą, już, a nie z Wasko. No bo to widzi, że to już tak naprawdę to zrobienie sobie dalej hype'u i pieniędzy jakby bardzo mu pasowała walka z Mateuszem, bo widziałeś, że on na końcu już brał i nawet wypowiadał się, Jacka Moreckiego, że Jacka, już wszystkich i tak dalej, żeby sobie tego hype'u wziął, zrobił. Do frików poszedł, gruba moneta za nie robienie niczego, bo ja wiem, że on do Wrzoska nawet się nie przygotowywał i przypuszczam, że do Mateusza to też było lekceważenie. Ja myślę, że też, no patrząc na to, jak wyglądał, na jego sylwetkę, myślę, że nie do końca się przygotował, no ale no,
niestety, no Mateusz miał jeszcze mniej, on miał doświadczenie, więc on nie musiał się tak naprawdę przygotowywać, tak? On przygotowywał się całe życie trenując. Dokładnie. Mateusz miał za mało czasu, to tak się nie da, a naprawdę się sprężył. To było inaczej niż przed walką z Arkiem Tańculą, gdzie kompletnie olał przygotowania. Patrząc na to, jak bukmacherzy obstawiają walkę, uważali, że uważał, że wygrają, więc może być w dupie przygotowania. A tutaj, wiedząc, że będzie bił się z tak konkretnym gościem, no zupełnie inaczej do tego podszedł, przyłożył się, był bardziej zdeterminowany. Ale nawet na samej konferencji... Tylko, że to zbyt mało czasu. No to powiedz mi, Robert, jednak trener czy zawodnik? W sensie twojej osoby. Słuchaj, jak ja idę z kimś do tego, do narożnika, to tak samo z nim walczę, tak samo się stresuję, chyba nawet bardziej. Nie? Bardziej wychodzę do narożnika, bardziej się stresuję, bo do swojej walki ja jestem bardziej pewny siebie. Idę się bić, ja wiem po co, ja wiem jak jestem przygotowany, ja wiem jak zdeterminowany jestem do tego, żeby wygrać. I wychodząc do kogoś w narożniku, chcę zrobić to samo. Chcę wyjść, chcę wygrać i nie obchodzi mnie wszystko inne dookoła. No ale niestety, no ja na pewne rzeczy nie mam wpływu na to, jak się ktoś przygotuje. Ja chcę, ja wiem jak to zrobić, ja wiem jak można, ale nie zawsze moi podopieczni słuchają tego, co mówię. Jak przychodzę do ciebie na trening, to czasem. Tak, zgadza się. Dlatego będziesz robił postęp. Ja już stary jestem. To w niczym nie przeszkadza. Jakby też w tym odcinku musimy poruszyć twoją odpowiedź, bo pamiętasz, że nagrywałem odcinek, jeszcze wcześniej rozmawialiśmy, bo to ja sobie wymyśliłem, że skoro ty jesteś zawodnikiem, ale też trenerem frików, można powiedzieć, a Naruszka jest teraz trenerem no, najsłynniejszego i najstarszego chyba frika, czyli Pawła Jóźwiaka. To Paweł jest frikiem? No, zawodnikiem nie jest. No tak. No, będzie taka tak, półsportowa, to znaczy, jak ktoś nie jest zawodnikiem, to z frikiem. No, no dobra. No ale to czym jest? No to powiedz. No właśnie nie wiem. Nie wiem, w jakich kategoriach. W jakich kategoriach to zrobić? Amatora? Wiesz, jak się ma już się po 40 i... Wiesz, no frikiem się kojarzą, wiesz, z jakimiś... Z czym, że się, nie wiem, zajmują jakimś, nie wiem, aktorzeniem, śpiewaniem, jakimś influencerką czy wszystkim innym. No ale to jakby robią wszystko inne. Dla mnie... Paweł jest biznesmenem. No ale dla mnie freak to jest, wiesz, na zasadzie takiej, że nie jest zawodnikiem. Aha, no to jak w takiej kategorii. Chyba w takiej kategorii, no bo jak inaczej. Jeden jest youtuberem, jeden jest aktorem, jeden jest coś, jakby nie ma skonkretyzowanego tego wszystkiego, nie? W ogóle jest młody z frikiem czy sportowcem? No, tu to jakby nie mnie oceniać ani nic. No, gdzieś tam był tym sportowcem, zresztą mnie podcaście mówi, no po prostu przeżył sobie życie, jakby nie poświęcił się nigdy temu, tej karierze. I ten, ale ja sobie wymyśliłem, że skoro ty jesteś tym trenerem i Naruszka jest trenerem Pawła Jóźwiaka, który będzie walczyć teraz na Wotorę 6, 21 października w Starej Fabryce Papierów w Konstancinie Jeziorna, nadmienię. To fajnie by było. Po pierwsze będziesz na gali, będziesz widział, czy Paweł wygrał, czy przegrał, bo jakby no, dużo oczu będzie tam skierowanych, bo ja uważam, że on ma dużo więcej do stracenia niż Marcin, żeby nie powiedzieć, że bardzo dużo. No i jakby wszystko było tak, to dlaczego nie dwóch trenerów, zawodników? No właśnie, a dlaczego nie 21 z Naruszką? Wiecie, ja jestem... Nie, no. Ale nie da się, bo on wie, że... Co się nie da? Jakby ktoś chciał, to mu się dał. Przygotowywuje pan. Ale co z tego? Ja też przygotowywałem, ostatnio biłem się na motory w Gdańsku i jednocześnie przygotowywałem Mateusza i innych moich zawodników, poświęcałem im tyle samo czasu i jakoś kurwa nie miałem wymówek. Więc co? Więc ja 21 ja bym był przygotowany, no ale jak ktoś mówi, że nie, bo musi przygotować swojego frika, no to... No to dobra, no to poczekamy. Ja no. Mogę się bić w każdej chwili. To kwestia to... tylko ustalenia tej wagi, bo mam trochę więcej niż trzeba, to żeśmy rozmawiali, ale... No, a mi się to już tylko dogadali. Ale mi to naprawdę nie przeszkadzało, czy ja przygotowuję tego, czy przygotowuję tego. No dobra, ale... Jak ktoś chce, ma chęci, żeby się bić... Ja wiem, że on ma, żeby się bić. No, no wiesz, to co? No to... U was to już jest tak, że wy macie, jesteście na tyle z jednej strony charakterni, z drugiej strony już jesteście dorośli, no bo już macie swoje lata i tak dalej. Ale no ja takie zestawienie dwóch trenerów jako zawodników, zobaczymy jeszcze kto gdzie i jak wygra. No ale i z tego wiem, no ja bardziej jakby ma łatwiej z Pawłem, bo wiem, że Paweł naprawdę się przygotowywuje i tam ten pełny okres przygotowawczy jest. Nie?
No to jedno, co ma dobre, że jest zdeterminowany. Że wiem, że... Ja też, Mateusz też ostatnie dwa tygodnie był zdeterminowany. Tylko szkoda, że to taki mały okres. Jakby on tak samo podchodził, tak jak do Vasco, do ostatnich przygotowań, ale to trwałoby bez przerwy dwa miesiące, to ja bym się niczego nie obawiał. Ma jakiś tam potencjał, można coś z niego wyskubać. Ale no, niestety. I tak jakoś ostatnio taki spokojny nawet jest, nie? Jak nie ma, jak to... Wiesz, kiedy on jest spokojny, jak jest pewny siebie. Każdy, który przepracował odpowiedni czas w tym okresie przygotowawczym, zrobił tyle sparingów, ile powinien zrobić. Przychodzi na treningi wtedy, kiedy trzeba, nie wtedy, kiedy ma ochotę. To wtedy jest pewny siebie. Tak? Ja też jak wychodzę, ja wiem, że wszystko zrobiłem na treningu, co trzeba. Biłem się z dobrymi zawodnikami, nie odpuszczałem treningów, cisnąłem do samego końca. To ja wychodzę, ja robię swoje, jestem pewny siebie tego, co robię. I on ma tak samo teraz. Po pierwsze, on był zadowolony, że pierwszy raz nie na gali freakowej, bez pajacowania. Ja mówię, słuchaj, gala freakowa, sportowy różni się tym, że możesz urwać komuś głowę, powybijać wszystkie zęby, skoczyć komuś kolanami na pysk, ale przed walką i po, to jest pełen szacun do zawodnika, pełna pokora do tego, co robisz. I wiesz, i tam nie ma wyzywania się od frajerów, cweli przed kamerami, a później za plecami, wiesz, na backstage'u przybijanie sobie piątek i co, fajnie wyszło przed kamerą, nie? No ale popatrz sobie, Paweł Jóźwiak, wchodzimy na tą taką moją ulubioną sferę, bo zobacz sobie, tu jest ze skrajności w skrajność. Nie ma równowagi. Popatrz sobie, friki lecą no, grubo i wiesz, jakie tam są dramy, jakby trochę też uczestniczyłeś, bo jeździłeś po tych konferencjach i tak dalej z jednej strony, ale z drugiej strony sobie popatrz, że zawodnicy, którzy pełen szacun, wszystko, pokora, tak jak mówisz, ale oni wtedy nie sprzedają w żaden możliwy sposób, nie promują ani federacji, ani gali, ani samych siebie. Dlatego ja na przykład zobaczymy, jak to wyjdzie, jaki to będzie miało odzew do samego końca, bo Paweł Jóźwiak w zasadzie to jest jeden z celów, który chce osiągnąć, żeby wziąć i to zrównoważyć, że można być, nie wyzywać się od 60-tek, nie wierzać sobie na rodziny i tak dalej z jednej strony, ale z drugiej strony, żeby wziąć i czy w social mediach, czy w ogóle w środowisku, w którym nie wiem, trenujesz i tak dalej, promować siebie. Promowanie siebie, okej, ja rozumiem, tylko trzeba, wiesz... No ale musisz, wiesz, ale mamy taki rynek, jaki mamy. No tak, ale jak ta konferencja do kogoś, na... wiesz, jak ja bym siedział z kimś na konferencji i ktoś do mnie mówił, słuchaj, ty kurwa frajerze, bity cwelu, no to nie byłoby żadnej walki. No, gówno by mi obchodziły te pieniądze i dostałby w ryjku, a potem po gali i już by na tą galę nie doszedł. No, ale wiesz, więc jeśli ktoś już chce już być jakiś kontrowersyjny, to niech będzie znał jeszcze umiar, wiesz. Tutaj ja nic nie słyszałem. No teraz. Właśnie, to jest to, wiesz, to jest właśnie ta równowaga. No. Bo jak ja bym ci powiedział, że jesteś cienki jak dupa węża, bo ostatnio wpierdzieliłeś tam, coś zrobiłeś i mam research odnośnie ciebie jako przeciwnika, no to jestem w stanie cię ale bić. Ale no dobra, to nie jestem ma problemu. Ci, wiesz, w stanie ale to mów. Zbić, no ale, to, ale wiesz. Bić szpilkę i na pewno się wtedy odezwiesz. No i mamy między sobą i są emocje i tak, no tak dalej. Ale, to, ale co było na przykład by w tym konstruktywnego, jakbyś powiedział, słuchaj, ja to kurwa frajdzę, kurwa cwak. No nie, no tak najczęściej używają, kurwa, jak ja słyszę nieraz. No to nie ma, ale jak ty. Słuchaj, jesteś kurwa zwykłym leszczem, tu dałeś dupy, kurwa, tutaj dojebałeś w tym, tutaj zrobiłeś to. No to, aha, no dobra, chcesz tak, no to będziemy gadać, wiesz. Ale widzisz, ale są emocje, no, ale... a nawet sam teraz wzbudziłeś sobie emocje mówiąc o tym, no tak. Rozumiesz? Okej, okay, no. Ale... A zawodnicy często, gęsto właśnie tego nie mają. Tak, tylko że niektórzy gubią tą granicę i idą za daleko, a później już ciężko się cofnąć. I to jest tak żenujące później, że... A potem jak już nie wystarcza frajer czy inne słowo, to już a to, bo rodzina, bo mama to twoja taka i taka, albo twój ojciec to taki, albo mama z tym, to dziecko z tym jest. Ale widzę, że ty dobrze jesteś obcykany. Pewnie, że jestem, no przecież jeżdżę na wszystkie gale, no to jak chyba, chyba przez trenowanie Murańskich to w ogóle masz tam dobrze. Słuchaj, jeżdżę na wszystkie gale frikowe, więc jestem za kamerami, słyszę, co tam się dzieje. Nie wszystko mi się podoba, niektóre są sprawy żenujące, nie wiem, niektóre mi się... Ale to jest show, się do tego przyzwyczaiłem, więc... Każdy się chyba przyzwyczaił. Tak, ale nie zmieńmy w motorę w taki... Nie. Słuchaj, to jest gala, jak ktoś mnie pytał, czy ja bym chciał wystąpić na jakiejś innej gali, ja mówię, nie, ja chcę tam motorę. To jest jedna z najbardziej konkretnych gal w Polsce, najbardziej brutalna. Dla gości z naprawdę jajami, a nie pajaców kurwa, na gumce, którzy przychodzą i chcą popajacować sobie i powiedzieć kurwa, ten frajer, żeby dostać walkę.
tu, żeby przyjść, trzeba mieć jaja i właśnie, i żeby tak zostało. Nie ma takiej innej gali, więc... No widzisz, ja walczę jeszcze o to, żeby tak naprawdę zawodnicy byli trochę pracownikami. Rozumiem, żeby zapracowali na... Bo każdy chce jak największą kasę, garze. No niech jeżdżą, pokazują się. Jeżdżenie, pokazywanie się, budowanie samego siebie i budowanie jakiejś tej otoczki wokoło swojej walki, tak jak na przykład teraz Więcławski z Labrygą, pokazali, co potrafili. O, właśnie, niektórzy potrafią umiejętnościami, wiesz, niektórzy buduje swoje jakiś image na swoich umiejętnościach, a nie na pieprzeniu głupot, które nie mają nic wspólnego z rzeczywistością. Mówienie, jestem kurwa najlepszy, mam największe jaja, wchodzę sobie po pysku i leży. Ten Labrega ostatnio z Wiesławskim faktycznie on może przekozaczyć. On mógł, ten, bo jeden i drugi widziałem, co potrafią. Znaczy z drugiej strony widziałem, co, jak Labrega wyglądał, bo ja sam siedziałem u lekarza z nadrwaną łydką. To najpierw się nim zajmowali długo, bo ja nie byłem w takim stanie, żebym mógł jeszcze poczekać. Ja z godziny czekałem u lekarza, widziałem, jak on wyglądał. Tragicznie. No ale to się ludziom podoba, no. Zapomniał o defensywie, zapomniał, że takie jest takie coś jak obrona w walce też, nie? Że nie tylko można iść z głowy pięściami do przodu, można też się bronić. O tym pozapominali, no ale mają faceci charakter, mają jaja. I fajnie by było, żeby w tą stronę szła ta gala, a nie frajer, nie ty frajer, nie ty łeb jesteś, nie ty łeb. Wiesz, ty nawet nie miałeś tak możliwości takiej walki, bo ci przeciwnicy, ja ci teraz dlatego, ja dobrałem tego Naruszka i nie będę budować jakiejś dramy w stylu freaków, ale rzeczywiście wpadło mi to do głowy, że skoro on jest zawodnikiem i trenuje Pawła, a ty trenujesz freaków, mniej więcej w tej samej wadze, Piraz Drzwi, nie będzie tam jakiejś dużej tej... Mi się jak ja tak dalej. Słyszałem, słuchaj, ja od razu zacząłem gubić wagę, jak usłyszałem, że Naruszka. Tak. Bardzo ciekawy zawodnik, bardzo mocny i to mi się podoba. A wiesz, ty nie miałeś nigdy, z Sienkiewiczem ostatnia walka, no to było bach. Ty się nie zdążyłeś spocić i zmęczyć tak naprawdę. No niestety. No ja strasznie chcę zrobić tak, żebyś się zmęczył i spocił w końcu. A kto powiedział, że się zmęczył? Ale za to, że ty nie ja się pocę u ciebie na treningach. I tak dalej, od razu muszę zrobić tak, żebyś się naprawdę napocił. Dobrze. A myślę, że Naruszka, mówię słowo godny, no nie no, że jakby dać... Nie, jest mocny. Dać to jest mocny. Ubity. Jest ubity, ma tego charakteru, kurna, i takiej, wiesz, tej chęci, nie? I to... On jest taki spokojny, bo ty jak się odpalasz, to ja wiem w jakiej ty formie, że ty cały czas jesteś, kurna, ty trenując ludzi w zasadzie, to tak jakbyś trenował siebie, nie? Tak, to angażuje się. Że tak przeżywasz, jakby to wszystko jest w tobie i w ogóle. No to co, no nie uda się zrobić tego 21, ale ja wiem, czy jesteś gotowy. Tak, dzisiaj na może być super ekstra, super fight i w ogóle. A może po prostu na gali się tak podkręcicie, że ja jestem... Może na gali byśmy mieli. Nie, że na gali się tam podkręcicie, że będziecie mijać i wyjdzie tak, dobra, to chodź załatwimy to. Kiedy się załatwiało rzeczy od razu, nie? No, że miałem z kimś problem, no jeszcze tak, żabek nie było, wiesz o co chodzi? Tak. Rachu, ciachu, nie było rachu, ciachu i postrachu, nie? No, może tu nie tak, się na... nikt nie zarobił na te pieniądze wtedy. No dobra, ale ja ci powiem, ja zrobię wszystko, żeby być przygotowany. A, dobra. A jeszcze wcześniej, żebyśmy sobie ustalili garze, jak sobie ustalimy garze, to wtedy już niech się dzieje wola boska. No dobra. Boską, to jest kamera, chodzi na garę. No. Nie wiem, że wy nie odwalicie właśnie, ale ja strasznie bym chciał... Nie wiem, nie obiecuję, że nie są. Ja posłuchaj, ja jeżdżę na gale frikowe, ja jestem przyzwyczajony do takich awantur, wiesz, nie wiem, czy może czy nie odbije mi. Ile można być spokojny? Fajnie, jakby Wotore zostało takim ojcem chrzestnym nowego czegoś, takiego zrównoważenia, wiesz. Nie wiem, że ani nie iść w dramy już takie totalnie patologiczne, ani nie być tym takim fajnym, prawidłowym super, będę się bił z kolegą Robertem, tak, a co masz do powiedzenia? No w zasadzie nic. Bo ja go bardzo szanuję, on jest świetny, tak, no, duży dorobek, to może face to face i nawet kurwa nie zauważam, żeby ktoś komuś powiedział, że mu zryjawali, nie? A na pewno komuś wali. I stoją, wszyscy patrzą na siebie, kurwa normalnie ten, i nawet żeby wypowiedzieli to, co myślą. No, tak się żeby się nakręcili, zrobili, a tu nic, rozumiesz? No ale później jak dają na walkę, no, fajną walkę, no to co? No jasne. No, ja tylko, wiem, że wiesz, że tak mało się sprzedaje, no zgadzasz. Rozumiesz? Tylko wiesz, tak się zachowują sportowcy. To nie jest tak, że nie, no okay. Sportowca zmusi. No, ale McGregor, Khabib i reszta są sportowcami, czy nie? No, McGregor tak. McGregor sobie no. Wymyślił taki wizerunek i on się sprzedaje. No. Ale zobacz, ile ludzi tam w UFC
bierze i jakby może nie to, że plagiatuje, ale próbuje swoją osobowością. Oni się tam ubierają w przedziwny sposób. Widziałem kogoś w różowym garniturze ostatnio i to nie był Don Casio. Don Casio nie w UFC, więc da się to zrobić. Mhm. Mam nadzieję, że jakby trochę cię jeszcze przekonowuję też do tego. Będę każdego przekonywał. Żeby co, żeby przyjść w różowym garniturze? Nie, do tego, żeby pomagać samej federacji sobie i żeby to była taka symbioza, wiesz, co biega, że jednak popatrz sobie ta przepaść finansowa między frikami a i wszystkimi nazwijmy ogromnymi. Jest ogromna. A przecież gdyby się te inne gale sprzedawały z powodu zawodników, zobacz, zestawienie MMA tak z wczoraj. Friki, zawodnicy, wszystko wymieszane i w ogóle. Zobacz, ile zawodników typu, nie wiem, Szuli, kto tam jeszcze był, Parkę i tak dalej. Zawodnica jednak we frikach. U mnie na gali, zobacz, Najman z Pawłem Jóźwiakiem. Mm-hmm. To się gdzieś tak miesza, robi tak, kurde, że może rzeczywiście wyjść z tego jakiś nowy produkt wizerunkowy, jakby dla każdego, no bo będą dalej powstawać nowe federacje, nowe rzeczy. Ja się cieszę, że Votore już jest i chciałbym, żeby moi zawodnicy i ja jako federacja i moi wspólnicy, żebyśmy byli pierwsi w pokazaniu takiej nowej jakości tego, co można zrobić i jak to można zrobić. Z chłopakami, którzy są, tak jak ty, wiesz, jak końmi do napierdzielania się z jednej strony, ale macie te osobowości, charaktery i po prostu to wykorzystać, nie? No dobra, przekonałeś mnie, przyjdę w różową garniturze na Votore. No to co? Mamy to. Zobaczymy, co będzie na tej gali. Jakby słyszeliście coś po coś, jak Robert przyjdzie w różowym garniturze, no to wiadomo, że się będą zaczepiać może z panem Naruszką. Może mnie też będzie wyzywał, będę musiał kluczować. No ciebie na przykład będziesz musiał oddać i jesteśmy, dobra, to zostawiamy moją męczkę, zostawiamy jedno miejsce na dodatkową walkę, która może wyskoczyć z nienacka i tak dalej. Pamiętajcie, 21 października Konstancin Jeziorna, Fabryka Papieru. A tobie bardzo chciałem podziękować, Robert. Ja też dziękuję. Do zobaczenia. Dzięki bardzo.